Siemaneczko, panowie i panie, dojechały kolejne gołąbki pocztowe. Dobrze, idź. Dojechały kolejne gołąbki pocztowe. Jest godzina 13:40. Ja już właśnie nakarmiłem gołąbki. Jeszcze tam mam trochę dla rozpodu jedzonka. Prawdopodobnie trzy gołębie uciekły z tych młodych przez zaciąg, bo brakuje trzech sztuk. Zobaczymy, może wrócą. Wszystkie ładnie powchodziły. Pokażę wam zaraz tu gołąbki. Od pana hodowcy bardzo dobrego przyjechały, nie mogę powiedzieć kto, po co, na co, no bo nie chciał, bo go znają ludzie i przyjechał pierwszy taki. To tu jest pierwszy taki, przyjechał drugi taki czerwony. Nawet pierwszy raz płowy elegancki. Czekajcie. Dobra, jestem. Dwa płówki, taki jeden jaśniutki, jak biały, dwa czerwone i jeden groszek. Mogę wam tylko pokazać, jakie. Czekajcie. Jestem 0311, numer gołębia 806103, od pana Z. Dziękuję mu bardzo. Też byłem w szoku trochę, bo nawet za przesyłkę nie zapłaciłem. Chciałem zapłacić, ale pani powiedziała, że tu się nic nie płaci. Ja mu się muszę odwdzięczyć, bo gołębie za darmo nie polecą, ale to są od serca dane dla Andrzeja. On będzie ogląda mnie dłuższy czas. Panie Z, pozdrawiam cię serdecznie. Rozmawiamy telefonicznie. Teraz jeszcze przyjadą gołąbki od kolegi z dobrego miasta, od Lepera, też dobrego kolegi. Mamy na razie 5, idę je zatipesuję, czyli numery im założę z kówek. I rura góra, będzie pan zadowolony. Założę im takie czerwone, szerokie skówki. Właśnie założymy im czerwone, szerokie skówki i z moim numerem telefonu. Coś tam nagramy. W takiej ładnej klateczce przyjechały. W pojedynczych tych. Trociny, zobaczcie, zawodowo wysłane. Ten pan tylko lata na gołębnikach WG, coś tam wygrywa, nie będę mówił co, po co, na co. Czym ciszej jedziesz, tym dalej dojedziesz. Panie Janku, tak? Panie Janek, nie spał? Tak. Jak dzisiaj praca? Może by, ale trochę męczący. Ogień z Dubska? Ogień. Ściągnij majtki, pokaż, jaki ten ogień. Już ona cię się moja wkurzyła? Ostro? Ostro. Chciałeś się zwolić już? O kurczę. Ale się nie zwalniamy jeszcze. Dobra, pauzujemy. Nie ma co tu gdybać. Coś wam jeszcze nagramy tam w gołębniku. Nic dzisiaj nie doleciało. Tej historii jeszcze o tym gołębiu, co przyjdzie nas z dwoma tipesami, nic nie mówię, ale mam was w napięciu. Popowiem. Będziecie w szoku. Dobra. Dobra, lecimy z nimi do gołębnika. Jestem, panowie. Dałem im po tabletce, po kropelce, o numerze telefonu i założyłem takie szerokie tipesy. To nie są tipesy, ale skówki szerokie jak tipesy. Czerwone. Tam jest jeden, się skubię. Tu jest jeden. Tu jest drugi. Tu jest połowy trzeci. Tu jest połowy trzeci. Tu jest chyba czwarty. Tu jeszcze gdzieś tam chyba z napojnikiem czerwony. Andalundy. Gdzie jest ten czerwony jeszcze? Czy już mi gdzieś zgrzał? Nie, jest tu za karmikiem. Raz, dwa, trzy, cztery.
Jeszcze, a tu, tu jest panowie, od tutaj, raz. Dwa. Trzy. Ten jest śliczny. Cztery. I pięć. Powiem wam tak, jest godzina, dochodzi 14, o 17 lecimy na Warszawę. Spałem 3 godziny, jestem zmęczony, nogi mnie tak bolą, ale jak jestem u nich, to nie czuję zmęczenia. Zamiast iść spać, to ja u nich siedzę i fajkę jarą. Dobrze, co? I dla was film nagrywam. Nowa siła przyjechała. Nowa siła, nie wiem dlaczego czego mi brakuje, nie wiem co tu jest zgrane. Arek wziął 4. Ale trzech brakuje. To gdzie jest ten czerwony, co ty mówisz? No tutaj. To naklejka taka była, czarna naklejka była. To był tipet, wiesz, on mi spadł. O, ten się też przeciąga. Już niektóre gruchają fajnie. Koczko dalej, reszta tu siedzi. I u góry, i na dole. Coraz więcej gołębi dojeżdża do Andrzejka. Idę złapię jeszcze tam dwa moje siwki. Ale nie, jutro będę ją wolny. Dzisiaj nie mam siły. Niech jeszcze tam się najedzą. Ładny ten jest. Zobaczcie. Tu też czerwony usiadł. Od pana ze. 5 sztuk. Leperka dam na inne skówki i co będzie się dało, to będziemy widzieli. Co będzie siadał, żona dzwoni, odrzucimy ją, bo tutaj film nagrywamy. Reporter przyjechał, czekajcie, bo tu tylko spadł wcześniej mi. Co? Czekajcie, gdzie on? A gdzie go pchnęłeś? On zielony był, nie? Czarny cały. Pokaż. Zielony, on jest tam. Ono to niebieski. Niebieski, przepraszam, on mi spadł. Naklejkę, ja ją zerwałem. No to on już nie ma lotów, on miał naklejkę, miałem go przyporządkowanego do innego gołębia, o tak jak ta ma naklejkę, 13. Porobiłem cenki i widzicie? I poleciała z naklejką. Bo muszę sobie takie coś kupić do tipesów, bez naklejek wtedy. Tu jest super samica. Przemka samica, siedzi, chyba jajko zniosło. Młodziaka ma. Dziękuję panu, dziękuję, dziękuję. Tu mam jeszcze takie dwa młode. Koczko, tu mam 3 takie młode. I te pod 11 się wykluł, u czerwonych się wykluł. A, pod 23 od czarnej jest, już jajko widzę, czarna złożyła. Niech coś teraz jedzą. Pocztowych i tak już teraz karma idzie normalna. Na fulla im sypie, zobaczcie. Mieszankę. Ten będzie laleczka. O, połowy, patrzę w połowy, cicho. Tabletkę dostał, żyga. Zarają, że żyga. Kwaśna. Tabletkę dostał. Jaką tabletkę daje, będziecie pytać? Taką panowie tabletkę dostają. Przed wpuszczeniem. Takiej firmy. Kaka dawałem różne, ale daję takie. To muszę iść do rozpłodu dać. Tu też wam mają pokazać laleczkę. Pokażę wam laleczki jeszcze parę sztuk. Weź zadzwoń do Ola, dzwoniła. Już chciała.
Zobaczcie, jaki andalunda. Ten jest ładny. Ładny, tata. Ty stąd jesteś, kolego. Tu masz mamę. Tu masz mamę. Albo ty nie jesteś od niej, bo jakiś za ładny jesteś. Ty może nie jesteś. A, zrozumiałem, bo ten był tu, a ten tu. Oj, ta jajko zniosła teraz. Ale to co, sam je zwrócił? Zobaczymy, jak sam je zwróci, to będzie historia opowiedziana. Stulecia. Ale to czekamy. Czekamy, aż wróci samczyk z dwoma tipesami. Zadzwonimy do pana. O, zaraz zadzwonię i zobaczymy, co on nam powie. Panowie, i dogramy, dobra? I dogramy, nagramy, dogramy. Cicho. Dobra, pauzujemy. I dzwonimy do Tszczewa. Do hodowcy Związku Pocztowych. Do Tszczewa. Panowie, dzwoniłem do tego pana z Tszczewa. Mówił, że go wczoraj wypuścił. Poszedł ładnie w stronę Malborka. Zginął. Nie było go. Ale wieczorem wrócił. Ma linia prosta 40, może 45 km. Może ma dwa typesy na nodze i ciężko mu lecieć. Ale dzisiaj nie puścił go, bo zapomniał o nim. Zapomniał, ale Andrzej mu przypomniał. Andrzej mu przypomniał. Zobaczymy, jak to będzie. Czy wróci, czy nie wróci. Jestem ciekawy, czy wróci z dwoma tipesami, czy z czterema. Teraz panowie, lotów już Andrzejko nie robi, a tu wracają ti... Gołębie wracają z dwoma tipesami. No, szok. Szok, panowie, szok. Pokażemy wam młodziaczki. Takie o. Jutro je przerzucę. Założę im skówki. Skówki im założę z numerem telefonu żółte. Że to będą drugie młodziaki z drugiego lęgu. Tu jest kolejny. Szymle. Tak wyglądają. Dzieciaki. Najedzone? Nie jesteście gołe. Co jest? No co jest? Pokazać się. Jak wyglądacie. A gdzie ty uciekłeś, drugi? Cyganku. No idź tam do brata czy siostry. Trzy takie same są, zobaczcie. Andalundy, andalundy. A tutaj są wysokolotne. Tutaj sławica ta jest jakaś lizbika. Bo... A tu co jest? Murzynek. We szwance siedzą na jajeczkach. Tu mam bardzo ładnego gołąbka. A tu też jasny się wpieprza. Zobaczcie, jakie jest newka. Newka, mamy newka. Ale newka wyszła jakaś ładna. Ma obrączkę newka? Ma. Do Budapeszty miedziane go karmią. Ale jaki najedzony, panowie. Andalunda, andalunda. Andrzejko wziął kolorowych trochę. Te kolorowe będą lepiej leciały niż te brudaski. Tu miałem jeszcze takiego połowego. Bo tam jest ten połowy. Widzicie? Mam tu jeszcze 10. Takich, co niedługo odrzucę. To się zwiększy. Będzie 60, dobre. I tam jeszcze jest 20, to znaczy 80. 80. Jak się uchowają. Jeszcze się poklują. O, tu jest szymel. Zobaczcie. Kolejny, trzeci szymel. Jutro je przerzucę. Tutaj też mamy, o. Tutaj mamy. Dużo tych pocztowych mamy. Tu młody wyszwanczek. Tu młody wyszwanczek. Pocztowe już puszczamy normalnie. Ciekawe, czy te trzy uciekły mi przez zaciąg pocztowy. Czy znikły? Znikły może. Cholera wie, cholera wie. Ale gorąco, panowie. Panowie, panie. Gorąco. Może jakiś młody przyjdzie.
Te arka gołębie wracały po dwóch, trzech dniach, ale co, one się tylko raz przespały. I pod zaciągiem siedziały pół godziny. Ale chodził taki białolot na 100%. Rumunki już se chodzą. Tu im trochę czarny elegancko chodzi. Też się nauczy. Zaklaśnięcie, zobaczcie. O, czarny poszedł w górę. A, i Rumun poleciał. I Rumun poleciał, myślałem, że jakiś pocztowy. Rumun poszedł pierwszy raz. Zaklaśnięcie, będziecie chodzić jak zegarki. Będziecie chodzić jak zegarki. Zobacz jak chodzą. Zobacz, Rumuny chodzą. Zobacz, panowie. O, jak Rumunek. Chodź. A ten, co tu siedział, gdzie spadł? Tu to, co siadł? Do budy od razu, nie? Ale Rumunek daje, zobaczcie, jak Rumunek daje. Pierwszy raz poszedł w górę. Pocztowy, siwy daje, czarny daje. Dobra, poprzeleciały się, nie siądą. A tu jest, koczkota nie, też nie wyrobił, naklaśnięcie w budę. Wszystkie poszły. A ci gorąco nie ma. Nie ma, zmiłuj się. Czarny daje, muszę czarnego, jutro zabieramy czarnego. O, Rumun, chce się, o. Spadł. Nie, siedzi. Zobaczcie, tam Rumun, pierwszy raz, widzicie? Tam jest, o tu gdzieś. Rumunek, ale przyjdzie, pierwszy raz poszedłem go. O, pocztowy młody już czarny nie daje rady. Dobra, panowie, pozdrawiamy, do zobaczenia, my idziemy pić kawę i się zbijamy zaraz na Warszawę, szybciej pojedziemy, szybciej wrócimy. Sąsiada, Budapeszt. Też siedział parę razy, jak latał tam na dachu. To Budapeszty, kąciate, to dzikusy. Dzikusy, aby te pocztowe może przyszły. Nie wiem. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia na następnych filmach. Janusz, weź to do rozpłodu i tu zamknij, ja tam wyjdę. Tu zamknij na ten, bo żeby nie ten. Tu. O! Świry jedzą. Dobrze. Elegancko. Widzę, że te nowe zaczęły jeść. Zobaczcie, zeszły do ziemi. Do żernika. Andalondy. No płowy, o. Niech se jedzą, wodę mają. Mam teraz tych płowych czerwonych, dajcie spokój. Zajebiście, zajebiście, będzie pan zadowolony. A tutaj mamy takie. Tu nie ma nic. W kracie nie ma nic, ta krata je wyjeżdża. I będzie pan zadowolony. Przeliczyć muszę jeszcze, ale mi brakuje trzech. Bo ja wiem o tym. Nie znam gołębi, to jeszcze nie wiem jakie brakuje mi. Ale później zobaczę. 18, 44. Takie interesują mnie numery. 30. Dobra. Panie koleżko na Z, pozdrawiam cię. Gołębie zarąbiste. Twoje słowa są droższe od pieniędzy. Życzę ci zdrówka i wygrania troszkę nagród i kasiory na WG. Będę trzymał kciuki. Będę trzymał kciuki za twoje asiory. Będziemy w kontakcie. Dobra, panowie, nie ma co tutaj dalej nagrywać.
bo ja muszę lecieć. Gołębie są wszystkie nakarmione. Zobaczcie, tak zostaje pszeniczka. Jeszcze tam jakąś mieszankę. O, tu jest następny Andalunda. Lecę, Andalunda. Jutro pójdziesz do bazy. Jutro pójdziesz do bazy. Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia.